Samorządowcy trzech gmin postanowili zaprosić marszałka na swój teren, bo jak twierdzą, boją się, że nie dojdzie do realizacji obietnicy budowy drogi wojewódzkiej relacji Kowal-Szczerkowo, która jest szczególnie ważna dla mieszkańców Chodcza. Wójtowie, burmistrzowie oraz radni przekonywali, że bez tej inwestycji są praktycznie pozbawieni okna na świat i wszelkich możliwości rozwoju. Marszałek zapewnił jednak, że droga zostanie wyremontowana. Ta droga nie spełnia dzisiaj żadnych standardów już XXI wieku i rzeczywiście długo poczekali na realizację. Marszałek dodał, że projektanci już zaczęli opracowywać dokumentację przebudowy drogi Kowal-Szczerkowo, jednak te prace potrwają co najmniej kilka miesięcy. Przyszedł czas, kiedy już nie można dłużej czekać i te drogi, tą drogę 269 należy wyremontować, a niewątpliwie jeden z czynników ułatwiających podjęcie decyzji, bo przecież potrzeby wojewódzkie są wszędzie ogromne wciąż, to nie jest tak, że tylko ta część regionu jest zaniedbana, jest autostrada i węzeł autostradowy, który no nie może stać pusty i musi komunikować całe województwo, więc w ten sposób staje się ta droga po prostu absolutnym priorytetem do realizacji. Wójt Chocenia Roman Nowakowski przekonywał, że jedyną szansą na rozwój tych trzech biednych gmin jest autostrada A1. Dodał jednak, że bez dobrego połączenia z tą drogą nie ma mowy o wykorzystaniu tych nowych możliwości. Wójt Boniewa podkreślił, że ma nadzieję, że tereny południowo-wschodniej części województwa nie staną się najbiedniejsze w całej Unii Europejskiej. Burmistrz Chodcza Kazimierz Sawiński podziękował marszałkowi za obecność i wyraził nadzieję, że złożone na nadzwyczajnej sesji obietnice zostaną zrealizowane. Dla mnie to jest światełko w tunelu, nie ma co ukrywać, skoro już ktoś podjął decyzję z uchwała zarządu i rady Sejmiku Wojewódzkiego odnośnie opracowania dokumentacji, sądzę, że szybciej czy później projekt będzie realizowany. Teraz jest tylko od naszej determinacji, mądrości zdecyduje i przekonania i jakimś wspólnym działaniu, kiedy to będzie realizowane. Obecność na spotkaniu marszałka i jego wyraźna deklaracja nie do końca uspokoiły wszystkich uczestników spotkania. Radny Stanisław Pawlak, przewodniczący klubu SLD, przypomniał, że zabiegi o realizację tej inwestycji trwały wiele lat. Przez kilka lat nasz wniosek, który formułowaliśmy w imieniu klubu SLD, niestety został odrzucany. Udało nam się, że w budżecie roku bieżącego, czyli 2013, znalazł się wreszcie zapis opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 269 na całym jej odcinku, to znaczy od Kowala przez Choceń do Chodcza, CET do granicy województwa, a następnie od Błędnej aż do Izbicy Kujawskiej, bo ta droga tak przebiega. W części ona przebiega przez województwo, jak wiemy, wielkopolskie. Dzisiejsze spotkanie uważam, że zostało zorganizowane w jednym tylko celu, aby to, co zostało zapisane w budżecie roku 2013, zostało wykonane.